Dzisiaj Wam pokażę zużycie pompy ciepła w ciągu ostatniego miesiąca, to jest w ciągu całego stycznia i wszystkie parametry, jakie mam poustawiane w tym czasie. Zobaczmy. Sprawdzanie systemu. Chwilę trzeba poczekać. I wchodzimy, monitor poboru energii, historia poboru energii i pobór energii. Dajemy za jeden rok, bieżący miesiąc, teraz w lutym już mamy 42 kWh. W styczniu nam pokazuje 607 kWh. Założony mam podlicznik, na podliczniku wyszło 714. Czyli po przeliczeniu 18% trzeba do tej wartości dodać. Jak zwykle tutaj są podawane tylko szacowane. To było w grudniu, teraz mamy w lipcu. Sprawdzamy teraz sobie COP, jakie mamy. COP mi wyszło w styczniu w tym miesiącu 3,8, w styczniu 3,4. Styczeń średnia temperatura była poniżej zera, przez kilka dni było minus 10, raz nawet było minus 15. Na przykład w grudniu było 3,7, już widać, że grudzień był cieplejszy. Aczkolwiek jestem na etapie szukania odpowiedniej krzywej grzewczej i cały czas testuję różne ustawienia. Pokażę Wam zaraz, jakie mam teraz obecnie poustawiane te krzywe grzewcze. Sprężarka jeszcze pokażę, jak działa. Czyli tak, 1500 wyłączeń, włączeń. Całkowity czas działania, tak jak widać, czyli się włącza 1,5 razy sprężarka w ciągu godziny. Ok. Wejdźmy teraz w ustawienie instalatora. Musimy wyłączyć pompę. Ustawienia instalatora. I ustawienia działania. Wejdźmy w grzanie. Temperatura zasilania grzania. Wejdźmy w krzywą kompensacji. Obecnie mam ustawioną taką krzywą. No i jestem w trakcie dalej testów tego. Wcześniej miałem troszeczkę inne te krzywe. A mianowicie miałem tak. 30, w górnej temperaturze miałem 34, dolną 26 i to było przy minus 8, 12. To było dosyć dobra krzywa grzewcza, tylko cały czas miałem ustawione ją na minus 2, minus 3 w nocy ustawiałem. No jednak pobór wtedy był dzienny około przy zerze około 20 kWh. Temperatura w domu u mnie jest 22 do 23 stopnie i taką się staram ją utrzymywać. Ogólnie jeżeli kombinuję z temperaturą do minus 15 tutaj, to wtedy te wahania są większe. Teraz Wam pokażę dalsze ustawienia. Delta T na grzaniu. Czyli mam ustawioną Delta T 5 stopni. Grzałki. Najważniejsza rzecz dla mnie z tymi grzałkami. Teraz obecnie mam grzałkę wyłączoną. Grzałkę pokojową mam wyłączoną. Załączała mi się ona, jak miałem krzywą grzewczą dość nisko ustawioną, to przy odszeranianiu, przy defrostach się ona załączała.
i pobierała mi wtedy grzałkę. I także ta grzałka mi troszeczkę tutaj 30 godzin, około 30 godzin w tym miesiącu się załączyła tylko do defrostów. Teraz nawet pomimo iż jest wyłączona, i tak się ona załącza. Jeżeli tak bardzo nisko już temperatura na powrocie spadnie, mam teoretycznie ustawioną przy minus 8, żeby się załączyła. Następnie czas opóźnienia mam 1 godzinę, czyli jeżeli ona przez godzinę powrót nie osiągnie 28 stopni, czyli ona wtedy się załączy. Następnie delta T docelowej. Tutaj kombinuję tak samo przy ustawieniach. Teraz mam minus 5. Nie wiem, czy nie zwiększę. Zobaczyć. Może to ma jeszcze jakiś wpływ. Do tego jeszcze szczerze powiem nie doszedłem. Metodą prób i błędów będę to próbował nadal robić. Grzałka wyłączenia delta T. Tutaj tak samo metodą prób i błędów. Na razie zwiększam. Jadę w stronę minus 4. Może to będzie powodować to, że rzadziej się będzie odpalać ta grzałka. Mniej więcej ten miesiąc tak wygląda. Tak jak mówię, krzywa grzewcza była kilka razy w tym miesiącu zmieniana. Więc niedużo, ale jednak są to jakieś zmiany. Także ten miesiąc tak naprawdę jeszcze nie pokazuje optymalnego zużycia. Jeszcze chcę sprawdzić. Pokażę wam faktycznie, jak te grzałki działają. Oczywiście jest to zużycie energii też podane z podgrzewem ciepłej wody z bojlerem 200-litrowym. Teraz obecnie. Dzisiaj jest dość ciepło. Teraz się pompa wyłączyła. Aha, pompa jest wyłączona. Sprężarka pokażę wam. Nie, w sprężarku już pokazywałem. O, grzałka. I jak widać 32 godziny chodziła na ogrzewaniu i to są temperatury tylko na defrostach. Podgrzew wody, wiadomo, że jak jest wygrzewanie, raz na tydzień mam ustawione w sobotę do 65 stopni, no to wtedy on się wspomaga grzałką. No ale to jest żaden koszt, porównując do tego, to jest od samego początku to wygrzewanie 30 godzin, a tutaj praktycznie półtora miesiąca, 32 godziny mamy. Czyli tak to wygląda. Mam nadzieję, że w następnym miesiącu ustawię już odpowiednią krzywą grzewczą i wszystkie delty, które można ustawić.